tak Dom Ludowy w Pogwizdowie wyglądał w latach 30., a tak 2 lata temu. Czas odcisnął na nim swoje piętno. Budynek wymagał gruntownego remontu. Ze względu na walory historyczne tego miejsca oraz strategiczne położenie w centrum miejscowości stał się obiektem zainteresowania gminy Haszlach, która ostatecznie przejęła Dom Ludowy od macierzy ziemi cieszyńskiej w 2018 roku. Macierz nie była w stanie dłużej utrzymywać tego budynku, więc pojawiła się koncepcja jego sprzedaży i od tego momentu rozpoczęliśmy dość długie rozmowy w zakresie jego odkupienia. I tutaj bardzo się cieszę, że doszliśmy z panią prezes do porozumienia i odkupiliśmy ten budynek za pewną część jego wartości. Była to kwota około 50 tysięcy złotych brutto. Tu powiem taką ciekawostkę, że kupiliśmy ten budynek i po 2 dniach złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie remontu tego obiektu i po 3 miesiącach otrzymaliśmy informację, że środki zostały nam przyznane, więc naprawdę to wszystko, co się tutaj działo, no to można powiedzieć, że się poukładało tak jak w bajce, tak? No, rzadko się zdarza, żeby tak wszystko szło po myśli i cieszę się, że po prostu do tej transakcji doszło, że pozyskaliśmy środki i że budynek będzie służył mieszkańcom. To już nie bajka, a rzeczywistość. Tak Dom Ludowy prezentuje się obecnie. Po trwającym 1,5 roku remoncie przyszedł czas na odbiór tej milionowej inwestycji. Koszty zamknęły się w kwocie około 2 200 000 zł. Około 95% z tej kwoty zostało sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu rewitalizacji. Jak wygląda odmieniony Dom Ludowy wewnątrz, mieszkańcy i goście będą mogli przekonać się już niedługo. Przełom maja, czerwca, no chcielibyśmy, żeby tutaj wzorem lat 30., żeby zrobić tutaj to huczne otwarcie, które miało miejsce, bo należy pamiętać, że ten budynek został wybudowany przez społeczników z Pogwizdowa, Brzezówki, Marklowic i Kaczyc. Wtedy w latach 30. zorganizowano tutaj dość duże wydarzenie kulturalne związane z jego otwarciem. Chcielibyśmy tutaj to powtórzyć. Odnowiliśmy budynek, więc chcielibyśmy go też pokazać mieszkańcom, jak ten budynek wygląda, jaką ma funkcjonalność. Odnowiliście ten budynek, bryła jest zachowana, czyli to, co było, to jest. Natomiast pozmieniało się w środku, pozmieniało się trochę na zewnątrz. Co dokładnie, panie wójcie? Generalnie wszystko musiało zostać po staremu. Budynek znajduje się w ewidencji zabytków i pole manewru tutaj było znacząco ograniczone przez konserwatora zabytków. Budynku nie mogliśmy znacząco przebudować. W zasadzie go odnowiliśmy, czyli mamy tutaj dużą salę, scenę, zaplecze kuchenne, jak również pomieszczenia mieszkalne, które tutaj były chronione. Zarządzać nimi będzie docelowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a sam budynek macierzy będzie dany w zarząd bibliotece. Jak zapewnia wójt, Dom Ludowy zmienił się tylko wizualnie. Jeżeli chodzi o przeznaczenie tego miejsca, to można tutaj mówić o powrocie do korzeni. To ma być taki budynek, który będzie jednoczył tutaj ludzi. Ma tutaj się odbywać wiele wydarzeń kulturalnych, społecznych. Na pierwszy rzut swoją siedzibę będzie miało tutaj koło gospodyń wiejskich z Pogwizdowa, jak również wkrótce uruchomimy tutaj zajęcia dla seniorów. Powstanie tutaj klub seniora. Metamorfoza Domu Ludowego to jeden z etapów przebudowy centrum Pogwizdowa, zdradza włodarz gminy. Ulica Cieszyńska wraz z ulicą Katowicką będzie przebudowana. Na razie jest opracowywana dokumentacja techniczna w tym temacie. Natomiast jeżeli te wszystkie inwestycje tutaj połączymy, no to ma na celu rewitalizację centrum Pogwizdowa, czyli przywrócenie takiej funkcji społecznej. Przez to ma być atrakcyjna, przyjazna, bezpieczna. Są to inwestycje oczywiście rozłożone na lata, ponieważ one są bardzo kapitałochłonne i co ciekawe, te inwestycje są prowadzone we wszystkich naszych miejscowościach albo są zaplanowane, tak są rozłożone, żebyśmy to finansowo wszystko mogli uciągnąć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.